Prawo w Polsce, kodeks morski stanowi, iż kapitan schodzi ostatni. Mówi o takiej kolejności specyficznej. Najpierw ma ocalić, zrobić wszystko, żeby ocalić pasażerów, załogę i sam schodzi ostatni. Zabierając różne, powiedziałbym, bibeloty statkowe typu dziennik okrętowy, kasę okrętową. Też kodeks jakby o tym nie zapomina. W ogóle jest też w kodeksie postanowienie, że kapitan nie opuszcza statku, któremu grozi jakiekolwiek niebezpieczeństwo, nawet jeżeli ten statek stoi zacumowany w porcie. I myślę, że w bardzo wielu państwach, a Włochy są takim, powiedziałbym, tradycyjnym państwem bandery, bo akurat flota włoska jest flotą, która nie uciekła w większości do godnych bander, do tanich bander, tylko armatorzy włoscy pozostali pod włoską banderą. Jest to kraj tradycyjnego prawa morskiego, więc na pewno gdzieś jest to zapisane w jakimś, jak nie kodeksie morskim, to może w jakimś innym przepisie to się znajdzie. Także rzeczywiście można mówić, że doszło tutaj do naruszenia nie tylko zwyczaju, ale też prawa. Czy w prawie morskim wciąż obowiązuje zwyczaj ratowania najpierw kobiet i dzieci? Nie, tego w prawie nie ma. Jeśli tego szukać, to w różnego rodzaju regulaminach armatorskich i bardzo często one są zupełnie inaczej skonstruowane niż myślimy, ponieważ z różnych względów psychologicznych jest takie doświadczenie, które mówi, że najpierw należy ewakuować całe rodziny. Czyli kobieta, dziecko, czy tam dzieci i małżonek także. Także rodziny trzeba pierwsze ewakuować. Tak było na pewno przed wojną w tym lotnictwie oceanicznym, które latało na łodziach latających. To można powiedzieć, to jest udokumentowane. Była taka słynna akcja, w której właśnie rodziny były najpierw. Dlatego, że powiedziałbym tak, nawet biorąc pod uwagę już nie tylko kwestię rozdzielenia rodzin, ale mężczyźni, których się pozbawi tych kobiet i dzieci ewakuowanych, są, powiedziałbym, bezwartościowi na pokładzie takiego statku czy samolotu, który ma problemy. Także to jest takie też, powiedziałbym, stare doświadczenie, ale w prawie tego nie znajdziemy.